Co dziś robicie? Witamy was serdecznie. O, szefowy głosik słaby. Chyba w sobotę było balowanie, bo sił nie ma. Słuchajcie, moi drodzy, witamy was pięknie w naszych skromnych progach. Jako że mamy teraz drobny przestój pomiędzy jedną a drugą robotą, korzystamy z chwili czasu wolnego i tak jak już wspominaliśmy wcześniej, postanowiliśmy trochę odświeżyć nasze stare progi. Dzióbkowi się już znudziła ta biała cegła i powiedziała, że coś z nią zmienić trzeba. Ale przecież nie będziemy jej skuwać i tutaj wymyślać czegoś na nowo. Są o wiele prostsze rzeczy i jednogłośnie z Dzióbkiem postanowiliśmy, że naszą cegłę po prostu weźmiemy i przemalujemy. Szefowa, pokaż, jaki kolor wymyśliłaś sobie zamiast tej białej cegły. Bo farba już jest zakupiona. To jest dostojna, matowa, z jakimś teflonem. Marki Śnieżka, ma być plamoodporna. Mam nadzieję, że to naprawdę będzie plamoodporne i będzie teodoroodporne. Zobaczymy. A my w międzyczasie przystępujemy do obklejenia i zabezpieczenia wszystkiego, co nie chcemy zabrudzić, bo będziemy malować na triski. Moi drodzy, zrobiliśmy to. Więcej było obklejania niż teraz będzie malowania. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tak, na szczęście opaski można było wyjąć, więc nie ma problemu. Jedynie jak żeśmy w przedpokoju tutaj montowali od drugiej strony drzwi, to tam żeśmy opaskę przykleili i to był big mistake. Ale miejmy nadzieję, że tam za szybko nie będziemy ruszać, więc na razie to zostaje. Tu już jest wszystko zabezpieczone, kurtynki sobie na sufit wywinęliśmy i trzymam, kurde, dosłownie kciuki za to, żeby zakurz nie poszedł dalej niż te 50 cm, bo będziemy musieli malować sufit. Ale no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Rząd cegły, która idzie sobie tutaj pod ścianą, ja postaram się tak czy siak pędzelkiem sobie pomalować, bo tam, jakbyście się dopatrzyli, żółta taśma nie podeszła do końca i możemy po prostu zamalować sufit, więc wezmę sobie taki artystyczny pędzelek i... Przepraszam. Prawda. I zaraz to będziemy malować, tak więc słuchajcie, ja ustawiam jakiegoś... Przepraszam. To się Jana Gielicha. Ja ustawiam jakiegoś timelapsa i jedziemy z kolorem. Okej, jedziemy. Mieliśmy to zrobić naszym małym Wagnerkiem albo pożyczyć od Krzyśka Marka, ale no tak się nieszczęśliwo zdarzyło, że no i mały Wagner i Mark został u Krzyśka na chacie, więc robimy to małe flexio i zobaczymy, jak ten wariat sobie poradzi. Farbę żeśmy już rozrobili, ona swoją drogą jest bardzo gęsta, ale sądzę, że jak do natrysku na cegłę nie powinno być bólu. Miejmy nadzieję, że te 5 litrów nam wystarczy i potem musimy sobie wziąć jeszcze poziomo, bo tutaj w tych poziomych przebija. Zobaczcie, ile czasu by zeszło do malowania to pędzlem. Tutaj dół został pędzlem pociągnięty przy ścianach, a to idzie w trimidę. Wagner to by tu większy zakurz zrobił, to mniejszy zakurz robi. Tak, no to z mojego doświadczenia. Tak, tak. No z doświadczenia wiem, że ten mały Wagnerek bardzo duży zakurz zostawia. Zwłaszcza jak są pozamykane powierzchnie, a ten to daje radę. Ciekawe, jak zużycie.
Brudna robota. Boże. Dobrze. Tak, jak robiłem swego czasu dachy też tą smołką. Ktoś powie pewnie, żeśmy zrobili sobie grobowiec. Ale spoko. Tutaj patrzcie na nasze żarówki. Nie przetrwały próby czasu. A kinkiety żeśmy teraz zamalowali. Jak damy światła, to będzie dobrze. Ale zobaczcie, jak farba. Czarna jak smoła. Zobaczymy, jak to wyschnie. Myślałem, że bardziej matowa będzie. Pisali, ale że. Myślę, że wyschnie. Pisali, że matowa. Trochę się tam świeci, ale. Jest git. Zostaje. No na pewno. Wagner do malowania płotów daje radę. No tak ręcznie to trzeba by było z cały dzień. Nie, ręcznie to nie ma sensu. To już wolałbym chyba zwykły aerozol od Mr. Masyla wziąć i sobie to popsikać. No. To bez sensu robota. No teraz to idzie szybciutko, tylko trzeba trzymać kurtynki. Zobaczcie, więcej obklejania niż samego psikania. Dobra. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba nowy kolor. Na pewno nie. Zapraszam was do mojego przepięknego przedpokoju. W końcu mi się podoba. I jak wam się podobała nasza szybka metamorfoza przedpokoju? Trwała 2 godziny. Powiedzcie, ilu z was w pewnym momencie myślało, że będzie tu ciemno, jak u króla Tutkę? Ja myślałem przez chwilę. Ja też tak myślałam, ale jak zdjęliśmy wszystko, to jest... Zobaczcie jeszcze, że lampki jakieś chyba mamy budżetowe, bo niespełna roga już co druga nie działa. Żarówki. Tak, żarówki. No lampki też były budżetowe, ale nie jest wcale ciemno. Na razie żeśmy powiesili nasze obrazy, chcieliśmy przywiesić lustro, ale farba jest jeszcze dosyć mokra i obdrapujemy ją, więc lustro będziemy przywieszać jutro. Na razie stoi tutaj piękny lampion, który dostaliśmy ostatnio w prezencie od sąsiadów, także pozdrawiamy was, sąsiedzi. Pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Uważajcie na wątrobów. Tak więc słuchajcie, wjechało wszystko z powrotem. Zobaczcie, jak ładnie teraz drzwi się odcinają na tle tej czarnej ściany. I powiem wam szczerze, szefowa naprawdę już po pewnym czasie powiedziała, że już ma dosyć tej cegły. Po pierwsze już była nią znudzona, a po drugie strasznie było widać na niej kurz. I to naprawdę strasznie. Tym bardziej w mieszkaniu, gdzie jest rekuperacja i ogrzewanie podłogowe, wiecie, cyrkulacja powietrza i odór jest bardzo intensywne, więc jednak ten obieg jest taki, że się osadza. A na czarnym to niech się osadza, nie? Kogo to boli? I tak nie widać. No. Ale nie, no teraz bardziej tak elegancko to wygląda, tak? To białe to tak, no nie bardzo. Zobaczcie, jak Wagnerek sobie poradził. Gdzie tu jeszcze można zobaczyć, tutaj z tej strony możesz, że gdzieś nam jeszcze biały przebija, ale już jest po prostu ciemno, mamy słabe światło. Jak się psika bez światła. W dniu jutrzejszym po prostu sobie do nas spokojnie, ewentualnie przelecimy jeszcze z pędzeleczkiem i tu, gdzie zobaczymy, że gdzieś jeszcze coś przebija, to sobie domalujemy pędzelkiem, ale trzeba przyznać, że nawet taką pierdziawką, którą mieliśmy, zrobiliśmy to ile? Z obklejaniem ze wszystkim zrobiliśmy to w 2 godziny, a gdybyśmy mieli to robić pędzelkiem, to by nam zszedł cały dzień. Wiem, bo malowałem ją na biało i malowałem ją pędzelkiem. Robiłem to przez cały dzień, bo pierwotnie ta cegła była koloru
pstrokatego. Białe z takim tak szarą przecierką. Białe z pobrudzonym. Tak więc zrobiliśmy to na biało, ale wiecie, moda trzeba się zmieniać, żeby nie zostać w tyle i chyba jest git. Także sami to ocencie, jeszcze raz się zobaczcie. Następna będzie spiżarnia. Jak jesteście ciekawi, co wymyślimy w spiżarni, to oglądajcie kolejne odcinki. Teraz na razie, do zobaczenia! Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!